Kuber, dwie dobre zagrywki tam w strefie konfliktu. Jest trzecia mocna zagrywka, to jest as serwisowy, jak mocno rozpoczynamy ten mecz. Marcin Janusz przyjął Micheletto, Micheletto na tej lewej stronie, tak jest. Lewa ręka, gra przy ogromnych możliwościach. Russo. Flot dobrze przyjęty, bardzo dobrze przyjęty. Kuba Kochanowski trafił, w boisko. Jeszcze tak dobrze zagrywką nie graliśmy na tym turnieju. No przyjął teraz Balasa, co tam co prawda nie dokładnie, bo nie mógł tego zrobić. Dobra piłka, Lavia, znowu Lavia. Grajmy nie, swoje. Nie. Analizujmy naszych chłopaków, a reakcję Włochów zostawmy Włochom. Znowu zagrywka, znowu ta tak zagrywka jest. Tutaj sobie korzysta Wilfredo Leon, ale co wyprawia dzisiaj? Dużo tlenu Włochom, bo teraz lżejsza zagrywka, może środkiem. Jeszcze Kaczmarek, zgaszony. Zagrajmy środkiem może, to jest 20 punkt. Będzie próbował. Piłka setowa. I przeszła tam na drugą stronę, jeszcze się bronią Włosi. No to mamy w górze. Mamy w górze, można było lepiej dograć. Kaczmarek, fałd. Albo boisko. Jednak boisko. Wilfredo Leon, sytuacyjną gramy na lewy, atak Śliwka. Oboron środek, szarpnął tam Balaso, ale mamy po swojej stronie. Piłkę i środek, tak jest! To jest 100% granie. Też i Włosi byli na prowadzeniu trochę lżej teraz, ale to jest bardzo mądra zagrywka w Lavie. Gramy, Olek to broni, możemy grać dowolnie! I dowolnie gramy, przesunięto krótką. Jest 13-10. To jest coś, czego nie było. Dobra zagrywka, ale też i tam niezłe przyjęcie, jak on wyszedł z tego Lavia. Jak on z tego wyszedł? Lewą ręką. Chyba Łukasz, jak wygląda... No, dobrze, jest przyjęcie, Kaczmarek! Boję się. Złożył. Oj, dobrze, bo wydawało mi się, że pan ten chce, ale ona... Co byśmy zrobili tutaj w tym wypadku bez tego challenge? Znowu mocno, wywrócony tam Balaso. I dobry blok. Lavia zablokowany. Trzypunktowe prowadzenie reprezentacji Polski w tym... No rola. Trochę lżej teraz. Ale znowu piłkę mają daleko od siatki. Mamy szansę. Lavia blokowany. Tam jest na środku ta piłka. To nas nie zaskoczyło. Musi uderzyć Olek. I uderzył. Balaso się znalazł. Och, tam nie, przyjemnie wracał, ale był Paweł Zatorski. Olek! Trafione. Olek Śliwka. 4 punkty przewagi. Kapitalna akcja po naszej stronie. Ale chyba nie na takie zagrywki. Chyba nie. Jeszcze raz Wilfredo po czasie. Nie ma przyjęć, Włoska. Mamy kontrę. I tak jest. I możemy teraz powiększyć prowadzenie. Jest perfekcyjne dogranie Pawła Zatorskiego. Brawo. Mamy bajk! Ajajajajaj. Wybroniony. Ależ akcja. Ale gramy! Mamy... Jeszcze gramy. Przebił Olek! I teraz dobił! Teraz Włochów! Właśnie nam protestują, że jakaś rzucona, nic takiego nie było. To my tutaj teraz mamy swoje 5 minut. Kubera i Olka Śliwkę na lewym. Na lewym, tak jest. Flot pójdzie. Przyjął Tomek Fornal. Fornal przesunięta krótko, tak jest. No i o to Robert Kuber. Trudna zagrywka, ale Wilfredo to utrzymał. Utrzymał i dostał piłkę. I dostał. Takie przyjęcie go też napędza, bo to jest bardzo dobre przyjęcie. Sobie tam poprawia bucie, czy no mniejsza z tym, zaraz to wyłapiemy może. Grajmy akcję. Patrzmy tutaj, przez środek, świetne zagranie, Kuba Kochanowski. Poszkodowany. Francji. Często się mówi, że w tym dniu medalowym jest as serwisowy. As serwisowy! I wracamy do tego grania. Zagrywką właśnie, Norbert Huber. Russo. Paweł Zatorski spokojnie na palce. Kiwka i wpada, i tam było boisko. Naciskamy tutaj przycisk, ale już chyba nie będzie żadnej dyskusji. Znaczy, że ze słabym bloku. Wilfredo Leon! Wilfredo Leon! Osi mają naprawdę nie najlepsze ustawienie. Poszukaliśmy Asu, ale Balaso to utrzymał. Jeszcze grają. W porządku. Dobre zagranie. Nie, to było boisko jeszcze. Piłka meczowa na reprezentacji Polski. Mamy dobre przyjęcie, I teraz! Jest koniec tego meczu! Jesteśmy mistrzami Europy!